Środowiskowy Dom Samopomocy w Starym Kurowie i niepubliczne przedszkole w Zwierzynie. Te obie instytucje otrzymały busy do przewozu osób niepełnosprawnych. Zakup sprzętu dofinansowano z pieniędzy PFRON-u. Program wyrównywania różnic między regionami. I w ramach tego programu, w ramach obszaru B, wspieramy różnego rodzaju instytucje, które zajmują się osobami niepełnosprawnymi. To mogą być domy pomocy społecznej, środowiskowy dom samopomocy, tak jak tutaj. Wspieramy też gminy, jeżeli chodzi o przewóz na przykład dzieci niepełnosprawnych. Jeden samochód trafi tutaj do środowiskowego domu samopomocy w Starym Kurowie, a drugi będzie służył w niepublicznym przedszkolu, które znajduje się w gminie Zwierzyn. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dofinansował te samochody, każdy w kwocie 120 tysięcy złotych. W gminie Zwierzyn z usług transportowych realizowanym tym autem, który dzisiaj otrzymaliśmy, korzysta 18 dzieci. Trójka z nich codziennie korzysta z transportu do Barlinka, do szkoły prowadzonej przez Stowarzyszenie Bratek. 12 z ośrodka szkolno-wychowawczego w Strzelcach Krajeńskich, a troje przyjeżdża codziennie do Starego Kurowa i korzysta z usług środowiskowego domu samopomocy. My jako gmina Stare Kurowe będziemy mieli busa dla środowiskowego domu samopomocy. To jest bardzo ważna sprawa, dlatego że to złamie barierę transportową dla podopiecznych naszego domu środowiskowego. Mamy bardzo dużo osób, które są tak naprawdę wykluczone. To są osoby, które potrzebują wsparcia, bo to są osoby niepełnosprawne. Do tej pory korzystaliśmy z firm transportowych i mieliśmy dwie firmy. Jedna dowoziła osoby, które nie poruszały się na wózkach, i druga firma, która mogła przewozić osoby poruszające się na wózkach. Jednak koszt dowożenia był bardzo wysoki. W tej chwili dzięki temu, że ten bus jest tak nowoczesny, to jest hybryda, więc koszt wynosi 1/4 z tego, co płaciliśmy za dowozy firmie. Dolega mi to, że nie mogę chodzić. Muszę poruszać się o lasce. Jestem bardzo zadowolona z tego, że jest bus, bo mogę tu przyjechać, mogę z ludźmi przebywać.